Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś już na pewno po tym co widzicie domyślacie się o czym ten odcinek będzie. Tak, dziś będziemy próbować wypukać wtryskiwacze. Czyli zrobić takie swojego rodzaju pranie wtrysków za pomocą zestawu od Teka. Jak widzicie mamy tutaj cały zestaw, którym możemy wpiąć się właśnie w ten układ, czyli w zasilanie oraz powrót. Dziś będziemy robić na BMW 60, na mojej BMC. Ze względu też na to musimy zainstalować sobie pompkę dodatkową, bo jak wiecie na przykład E46 miało pompkę w progu, można było do niej się podpiąć i spoko to hulało. Niestety E60 ma pompę już w baku i musimy dać te wstępne większe ciśnienie, tam jest około 3,5 bara, aby to wszystko nam ruszyło. Co będziemy robić? Mamy dwa preparaty, które lejemy do baku, ale my sobie je potraktujemy jako pranie wstępne. Ja tutaj mam 2 litry ropy. W momencie, jak ta ropa będzie z tymi dwoma preparatami się kończyła, dolejemy właśnie tutaj specyfiku, który typowo już ma wyczyścić nasze wtryskiwacze. Oczywiście zaraz zobaczycie pewnie w przyspieszonym tempie, jak poskładam całą tutaj tą maszynerię, która jest w tym oto kartonie. Następnie, jeżeli uda nam się odpalić ten silnik, korekty będziecie mieli jako podgląd w programie MaxiEQ. Ja wiem, że na korekty wpływa tak naprawdę wiele rzeczy, między innymi na przykład może to być mniejsza kompresja na danym cylindrze, ale u mnie wszystko jest ok, więc to co będzie nam pokazywał program będzie jak najbardziej miarodajne, więc bierzemy się do roboty, bo trochę tego jest. Dobra moi drodzy, w co będziemy się wpinać? Tutaj jak widzicie taki można powiedzieć przezroczysty przewód, jest to przewód zasilania. Tutaj drugi przewód obok, czarny, jest to przewód powrotu. Te dwa przewody musimy razem zmostkować, czyli je razem połączyć, gdyż to jest paliwo, które będzie wysyłała pompa z baku i musimy zrobić, żeby to paliwo od razu wracało do tego baku powrotem. Jeżeli wstępnie sobie wszystko podepniemy, musimy na chwilę chociaż włączyć zapłon, aby sprawdzić, czy czasem tym paliwem nam tu gdzieś nie żyga. Jak widzicie, ja tutaj sobie starsze ścierki jakieś popodkładałem tak, aby w razie czego nie zalać połowy silnika, bo potem wiadomo śmierdzi to, więc bierzemy się za robotę. Jak możecie zobaczyć w zestawie, tutaj mamy wszystkie potrzebne złączki, tak aby w ten układ się wpiąć, także no wiecie, wszystko tutaj w tym temacie da się zrobić. Dobra, zasilanie mamy odpięte, powiem wam, że nawet to jakoś poszło, bo zazwyczaj jestem przyzwyczajony, że z takimi rzeczami trochę się trzeba pomęczyć. No i tutaj musimy sobie chyba wziąć takie inne kombinerki, aby sobie delikatnie pomóc. Dobra, poszło. Jeden przewód poszedł, drugi przewód poszedł. Teraz tak, sprawdźmy. Myślę, że nie za duże. To chyba będzie ta końcówka. Oczywiście, jedną końcówkę mamy. Teraz przelew. Przelew jest grubszy, więc wybieramy końcówkę najgrubszą. Ok, powiedzmy. Ok, czy to będzie dobrze? Tego zaraz się dowiemy. W każdym razie teraz musimy zrobić sobie tutaj zasilanie. Ja sobie to na chwilę wyciągnę, bo na zewnątrz będzie mi wygodniej. Nic tutaj, jak widzicie, skomplikowanego nie robię, po prostu tutaj wszędzie muszę sobie to pozabezpieczać opaskami, ze względu na to, żeby mi to w razie czego w trakcie tej procedury, która będzie się robiła, aby mi to nie powyskakiwało. Ja wiem, że wielu z was robiło takie pukanki i tak dalej, ale jednak myślę, że warto tak po kolei pokazać na tyle, na ile jest to możliwe. Bo wiele osób po prostu nie wie, no, że tak, a nie inaczej to się wykonuje, a skoro
Jak wiecie, moje filmy ogląda wielu użytkowników BMW. To niech oni również skorzystają. Tutaj, jak widzicie, na powrót damy sobie ten niebieski szlauf. I tutaj teraz musimy go w połowie przeciąć. Ze względu na to, że fajnie by było, aby na powrocie zanieczyszczenia, które będą wracały, aby nie dostały się z powrotem do naszego płynu. No bo po co byłby taki zabieg, skoro te zanieczyszczenia z powrotem szłyby do naszych wtrysków. Kolejna rzecz, moi drodzy, jeżeli byście się zdecydowali taki preparat wlać do baku, do swojego auta, ja wam podpowiem tylko tyle, że moim zdaniem pewnie nic tam wam się by nie stało, ale moim zdaniem powinno się do tego dołożyć jeszcze wymianę filtra. Przed, może nie, przed zastosowaniem tego preparatu, ale na pewno po zastosowaniu go fajnie by było, gdyby ten filtr był zmieniony. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny, ze względu na to, że jednak te zanieczyszczenia będą się uwalniały, nie? Więc szkoda by była, gdyby te zanieczyszczenia leciały nam z powrotem do naszych wtrysków po prostu. Lub gdzieś tam z filtra uwolniły się i nam coś przypchały, nie? Teoretycznie nie powinno się coś takiego stać, ale praktycznie różnie to być może. Dobra, ja tutaj drugi przewód, który mam, wykorzystam sobie do zrobienia tak zwanego bypassa. Ze względu na to, że tak jak powiedziałem, te paliwo musi nam wracać. Więc mam tutaj taki kawałek przewodu, już sobie naszykuję na jedną, na drugą stronę opaski. Dobra, tutaj będzie nasz bypass. O ile wszystko będzie szczelne, jeżeli się okaże, że szczelne to nie jest, no to niestety będziemy musieli się z tym troszkę pobawić. Dobra, jednak zdecydowałem się na to, żeby zrobić taki trochę dłuższy przewód. Znalazłem inny u siebie. Myślę, że on jest trochę bardziej podatny na takie manewry tutaj. Ale tamten z powodzeniem oczywiście też można pewnie wykorzystać. Wystarczyłoby pokombinować, ale po co kombinować, jak można tutaj opanować sobie trochę innym. Chodzi o to po prostu, że ten przewód sam sobie jest bardziej cienki, tamten jest gruby. I coś mi się zdaje, że on tutaj bardziej by się zagiął, jakby przyszło co do czego. I efekt tego mógłby być taki. Słuchajcie, sukces. Czasem tak jest, że jak człowiek chce coś zrobić, to mu nie będzie szło, a robi bez kamery i będzie szło za każdym razem. No taki przypadek, żebym tyle opasek miał strzelonych na raz, to wam powiem, że jeszcze mi się chyba nie zdarzył. Widzicie, dlaczego już pewnie wziąłem dłuższy przewód? Tylko i wyłącznie ze względu na to, że dłuższy przewód mi się nie zagnie, więc teoretycznie w tym przewodzie, jeżeli będzie ciśnienie będzie trochę mniejsze, bo te paliwo będzie swobodnie sobie po prostu krążyło. Dobra, teraz jak wam przed chwilą mówiłem, ten przewód musimy przeciąć sobie na dwie części. Ja tutaj mam tą bańkę, z której będzie mi zaciągało, więc chciałbym, aby było do końca, więc gdzieś tutaj dopiero mogę ten przewód sobie przeciąć.
przewód. Szlauf. Po prostu. Dobra, i kierunek paliwa jest w tą stronę. Okej. Jeszcze tutaj dostanie po opasce. Jak już wszystko robimy, żeby było w miarę to szczelne, to już wszystko zróbmy tak, jak być powinno. Okej, z drugiej strony. Mam nadzieję, że będziecie wszystko widzieć, bo ja podglądu nie mam na to, co tam łapie kamera. Ale spoko. Oczywiście na końcu rozbierzemy sobie ten filterek i będziecie w stanie zobaczyć wszystko. Ile tam tych zanieczyszczeń było, dobra. Wracamy teraz tutaj pod maskę. To będzie nasz szlauf powrotu. Wpinamy się w nasz powrót. Cyk. Siedzi. Jak siedzi, tak siedzi, ale coś tam siedzi. Wpinamy się w nasze zasilanie. Cyk. Siedzi. I teraz kolejna sprawa. Jak widzicie, przewody już mamy tutaj zrobione. Teraz musimy uruchomić pompkę. Ale jak ja będę podłączał przewody, to już was nie będę zanudzał. Widzimy się, jak ja już pompkę zamontuję. No, moi drodzy, trochę przebojów było tutaj. Przewód musiałem poprawić, bo trochę mu się ciekło. Generalnie wszystko wygląda na takie, które powinno zadziałać, więc zaraz się o tym przekonamy. Podpinamy zasilanie do pompy. Dobra, pompa poszła. Pompa poszła. Poszła, paliwo płynie. Idziemy zobaczyć, czy zapali. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że wszystko będzie słychać. Tutaj teraz będziemy wlewali 2 razy diesel system cleaner, który powinien być aplikowany do baku. My dolejemy go do tej właśnie tutaj ropy. 2 puszki. To, co ja powiedziałem, że to będzie takiego swego rodzaju praniem wstępnym. Tutaj druga kamera nagrywa wam korekty w czasie rzeczywistym. Jak widzicie, pierwszy cylinder 1.2 ma. No, też silnik nie jest ciepły, bo mi trochę zeszło, żeby to wszystko poskładać do kupy. Ale zobaczymy w efekcie finalnym, do jakich parametrów to wszystko zejdzie. Dobra, moi drodzy, nieważne, że tutaj mamy bałagan, korekty tutaj są rejestrowane i na rejestratorze z monitora nagrywa się ekran oraz, aby nie stracić materiału, dodatkowo jeszcze drugim telefonem. Co można zauważyć, wy to pewnie też widzieliście, że korekty były dużo wyższe, od 1,5 do w niektórych miejscach 2 nawet
trzech, jeżeli go przegazowałem. Na wolnych obrotach wygląda to bardzo fajnie i korekty idą na razie na dół. Jeszcze nawet połowa tego prania wstępnego, powiedzmy, ja to tak nazwałem, się nie zakończyła. Już korekty są fajne. Ja czekam dalej, aż reszta tego środka się przepali. I na samym końcu dodaję jeszcze preparat, który jest typowo preparatem, który ma czyścić wtryski właśnie taką metodą. Bo to, co jest teraz, to ja sobie sam wymyśliłem, żeby sprawdzić, czy to zadziała. Jak widzicie, działa i to bardzo dobrze działa, no bo za chwilę będziemy mieli korekty wręcz wzorowe, a jeszcze pójdzie ten środek, aby jeszcze więcej z tych wtrysków tego brudu usunąć, a brud, który znajduje się we wtryskach, który zalepia te drobne dziurki, które tam są w środku, to jest między innymi właśnie nagar. Ta maść powoduje nam to, że końcówki wtrysków nam się zapychają. Co, nie ma co dalej gadać, potem będzie podsumowanie. Na razie czekamy. Dobra, moi drodzy, co teraz się dzieje? Obroty zwiększyłem na około 1000 ze względu na to, aby szybciej to paliwo, można powiedzieć, ta mikstura została wypalana, bo już wam powiem, że około 40 minut tu siedzę, a tu dalej jest jeszcze paliwo. Co za oszczędny silnik, ale teraz dostał trochę wyższe obroty, więc myślę, że trochę szybciej to pójdzie. Okej, jak widzicie, tu musiałem sobie podłożyć miskę, bo delikatnie tutaj z tego filterka kapie, ale tu już mi się preparat pomału kończy. Będziemy zalewać ten preparat, który służy typowo do pukania wtryskiwaczy i lejemy. Poszło. Teraz było wlane właśnie to. Dobra, moi drodzy, jak możecie zobaczyć, koniec. Teraz ja wszystko zepnę do kupy i jeszcze odpalimy na zwykłym paliwie, tak jak to powinno fabrycznie chodzić, i zobaczymy, czy korekty będą tak samo ładne, jak są teraz. I szybko sobie to wszystko podsumujemy. Dobra, moi drodzy, a więc co zrobiliśmy? Użyliśmy zestawu od firmy TEK 2000, aby wpiąć się w układ paliwowy, tak to można powiedzieć. W BMW 60 silnik 525D, jest to E60 przedliftowe 2004 rok. Co zrobiłem? To była tylko moja wersja, jaką sobie wymyśliłem w głowie. Dwa takie specyfiki wymieszałem razem z 2 litrami ropy. Je się powinno dać jedną taką puszkę na pełen bak paliwa. To sobie przepracowało. W momencie, jak już ten środek się kończył razem z ropą, dolałem środka typowo, który właśnie miał być do czyszczenia wtrysków za pomocą właśnie tego układu, można powiedzieć, takiego zewnętrznego. Jak widzieliście po korektach, bardzo fajnie to zadziałało. Na pewno w moim przypadku pomogło. Czy w każdym przypadku pomoże, tego nie wiem. Na pewno, jeżeli wasze wtryskiwacze już są w stanie agonalnym, może to nie przynieść tak dobrego efektu, choć moim zdaniem warto spróbować. Dlaczego? Wyjęcie wtryskiwacza kosztuje, regeneracja wtrysku kosztuje. Bardzo często jest tak, że bardzo sporo płaci się za demontaż właśnie tych wtryskiwaczy ze względu na to, że nie ma możliwości ich zdemontowania. One tak siedzą, że trzeba się naprawdę namęczyć, aby taki wtrysk wyjąć. Czy takie coś byłoby wskazane, aby robić to profilaktycznie? Myślę, że tak, że raz w roku podłączyć taki zewnętrzny układ i przepukać te wtryskiwacze, poddać ich tym zabiegom, które widzieliście dzisiaj, byłoby bardzo wskazane i na pewno znacznie wydłuży to żywotność właśnie wtrysków. Dobra, moi drodzy, widzimy się w kolejnym dniu. Ja postanowiłem jeden dzień tym autem przejeździć, sprawdzić znowu korekty, czy czasem po podpięciu zasilania w paliwo
z Baku te korekty nie wrócą na dawne tory. Nic takiego się nie stało, jak pewnie możecie zobaczyć, bo tutaj wam gdzieś się wyświetli. Jeszcze dzisiaj programem do BMW były te korekty sprawdzane. Jak możecie zobaczyć, różnica, jeżeli chodzi o filterki, też jest. Czy w każdym przypadku takie czyszczenie pomoże? Nie wiem, ale myślę, że warto spróbować. Więc co, jeżeli o mnie chodzi, ja mogę z czystym sumieniem polecić, jak widzieliście, po korektach. Oczywiście na pewno film będzie przyspieszony, bo ja tu już 2 godziny siedzę. Jak widzieliście, po korektach pomogło i tyle, nie ma się co rozwodzić. Jeżeli coś działa, to znaczy, że działa. Co, moi drodzy, jeżeli takie filmy wam się podobają, lajkujcie, subskrybujcie, dzwoneczek. A my widzimy się w kolejnym odcinku przy okazji testów też innych produktów. A w tym roku będzie ich dość sporo, z tego co mi się wydaje. Więc do następnego. Cześć!